Mam przed sobą wydruki starych gazet dotyczące historii, o której dziś będziemy opowiadać. Zdjęcia, analizy, mapki. W tamtych czasach rzadko zdarzało się, aby sprawa kryminalna wzbudzała tak duże zainteresowanie mediów. Tajemnicze zabójstwo w dużym białym domu nad brzegiem wody. W tej historii jest wiele niejasności. Wiele zwrotów akcji, a także niestety wiele popełnionych błędów. Nie dziwię się, że proces tego cenionego i poważanego w okolicy lekarza uznawany był w Ameryce za proces stulecia. Przenieśmy się do Bay Village. Miasteczko w stanie Ohio, położone nad brzegiem wielkiego jeziora Erie. To właśnie tutaj żyją Shepardowie. Pan domu, Samuel, zwany Samem, pochodzi z zamożnej i poważanej w całej okolicy rodziny lekarskiej. On także jest doktorem. Przystojny, inteligentny, bogaty chirurg. W 1954 roku ma zaledwie 30 lat, a już jest kierownikiem oddziału neurochirurgicznego w rodzinnym szpitalu. Razem z piękną żoną Marilyn oraz 7-letnim synem mieszka w dużym, białym domu nad brzegiem jeziora. Życie jak w bajce. Wszystko zmienia się jednak pewnej lipcowej nocy. Tak, teraz pewnie rozumiecie już, skąd ta nowa sceneria w odcinku. No dobra, nie jest to oczywiście stan Ohio, to tylko albo aż polskie morze, ale uznałem, że skoro i tak często zdarzy mi się odwiedzać pewną nadmorską miejscowość, a więcej na ten temat mówiłem w jednym z odcinków Kryminatorium, to fajnie byłoby nagrać również i niektóre ujęcia do filmu właśnie tutaj. Mamy wodę, mamy plażę, więc w jakiś sposób nawiązuje to do naszej historii dzisiejszej, a ta sceneria nawiązuje również do nowej serii dokumentalnej, kryminalnej od CBS Reality, ale na ten temat więcej opowiem pod koniec odcinka, więc najpierw omówimy sobie sprawę Sama Sheparda, a potem wrócimy do tematu. Zostańcie do końca. Gdy nad ranem 4 lipca 1954 roku policjanci weszli do domu znanego w mieście chirurga, nie spodziewali się, że mają do czynienia ze zdarzeniem, które na zawsze wpisze się w historię Bay Village. Na podłodze trafiają na wyrzucone z szuflad rzeczy. W korytarzu leży otwarta torba medyczna doktora. Na schodach prowadzących na piętro domu znajduje się krew. Jednak na najgorszy widok policjanci trafiają po wejściu do sypialni państwa Shepardów. Na środku łóżka leży martwa Marilyn. Na jej ciele jest wiele obrażeń, większość zadanych na głowie. Jej twarz jest nie do poznania. Zabójca musiał działać w prawdziwym szale. Na ścianach i drzwiach w pokoju jest mnóstwo śladów krwi. Kobieta była w 4. miesiącu ciąży. Sam Shepard skarży się na mocny ból kręgosłupa. Twierdzi, że włamywacz uszkodził mu kręgi szyjne. Zostaje odwieziony do szpitala, ale wcześniej opowiada jeszcze o tym, co wydarzyło się poprzedniej nocy. Wczoraj wieczorem odwiedzili nas goście. Byłem zmęczony po pracy i położyłem się na sofie obok schodów. Zasnąłem. Słyszałem jeszcze, jak goście wyszli z domu. Marilyn pozwoliła mi zostać na dole. W nocy obudził mnie jej krzyk. Pobiegłem po schodach. Zobaczyłem jakąś białą postać. Nie widziałem dokładnie. Było ciemno. Zostałem powalony na podłogę, straciłem przytomność, gdy się ocknąłem. Usłyszałem dziwne odgłosy, a ta biała postać po chwili wybiegła w stronę jeziora. Pobiegłem za nim, ale gdy go dogoniłem, pobił mnie i wtedy znowu straciłem przytomność. Byłem częściowo zanurzony w wodzie, a gdy się obudziłem, nikogo już tam nie było. Pobiegłem do domu,
Chciałem sprawdzić, co z Marilyn, ale ona już nie żyła. Nie mogłem nic zrobić. Później zadzwoniłem po pomoc. Tej feralnej nocy w domu Shepardów był także ich 7-letni syn. Samuel Junior, zwany Chipem. Chłopiec spał w pokoju obok i nie słyszał niczego niepokojącego. W domu był także pies, który zazwyczaj ujadał na nieznajomych, ale tej nocy nikt nie słyszał jego szczekania. Tłumaczenie sama Shepardy od samego początku było dosyć tajemnicze. W domu nie odnaleziono odcisków palców tego niezidentyfikowanego sprawcy. Nie odnaleziono też śladów włamania ani na oknach, ani na drzwiach do budynku. W jaki więc sposób ta tajemnicza biała postać zdołała wejść do domu? Może była to osoba, którą rodzina dobrze znała. Może nawet wpuściła ją sama kobieta. I to był powód, dlaczego pies nie zareagował. A może powód był inny. Może to doktor jednak zabił swoją żonę, a później upozorował wszystko na napad rabunkowy. Zajmujący się sprawą koroner Samuel Gerber od samego początku był przekonany, że za śmiercią Marilyn stoi jej mąż, a jego rodzina próbuje pomóc mu w zatuszowaniu winy. Na spodniach widoczna była plama krwi. Doktor tłumaczył, że musiał ubrudzić się krwią, gdy sprawdzał puls u nieżyjącej już żony. Ta wersja wydawała się prawdopodobna. Obok zwłok leżały drobne odłamki zębów zamordowanej. Jednak dla koronera najważniejsza okazała się zakrwawiona poduszka. Samuel Gerber przekonywał, że jest to odbicie narzędzia zbrodni. Ale jakiego? Młotek? Siekiera? Nóż? Czy ten kształt cokolwiek wam przypomina? Według koronera było to odbicie jakiegoś instrumentu chirurgicznego, a przecież sam, jako chirurg, miał w swoim asortymencie wiele takich narzędzi. Dowód niedorzeczny, bo koroner nie potrafił wskazać nawet w przybliżeniu tego instrumentu chirurgicznego, które mogło chodzić, tego narzędzia, które mogło pozostawić tak nietypowe ślady krwi na poduszce. Jednak mimo wszystko ten niezidentyfikowany instrument chirurgiczny i te tajemnicze, krwawe ślady na poduszce były głównym elementem, które łączyły zabójstwo kobiety z samym Shepardem. Skoro mamy przypuszczalny instrument zbrodni i potencjalnego sprawcę, brakuje nam jeszcze motywu. Śledczy dowiadują się, że Shepardowie nie byli jednak tak szczęśliwą rodziną, jak mogłoby się wydawać. Pojawiają się plotki o romansie młodego doktora z niejaką Susan Hayes. Jego ciężarna żona miała o wszystkim wiedzieć i obawiała się rozwodu. Czy zatem sam Shepard zabił ją, ponieważ przeszkadzała mu w relacjach z kochanką? Sam Shepard kategorycznie zaprzeczał, aby miał jakikolwiek romans z inną kobietą. I w tym momencie popełnił błąd, ponieważ wezwana na przesłuchanie Susan przyznała, że jednak z doktorem łączyło ich coś więcej niż tylko przyjaźń. A jeżeli sam Shepard mógł kłamać w tej kwestii, to być może również i relacja z tej feralnej nocy była tylko wytworem jego wyobraźni. Śledczy na czele z nieprzychylnym mu koronerem uznali, że to właśnie on jest winny zabójstwa żony. A później miał upozorować wszystko na napad rabunkowy. Potwierdzeniem tej hipotezy miał być także znaleziony w okolicy domu zielony worek. W jego wnętrzu był zegarek sama, pierścionek, klucze i kilka innych drobnych przedmiotów, które miały zostać skradzione z domu. Ale zaraz, po co włamywacz miałby wyrzucać skradzione fanty? No właśnie, to kolejny element układanki, który z pozoru nie pasuje do wyjaśnień sama. Lokalna prasa też jest coraz mniej przychylna dla doktora. Kulisy śledztwa są tematem numer jeden w gazetach. Dziennikarze coraz śmielej piszą o jego winie. Niespełna miesiąc po śmierci Marilyn, sam Shepard zostaje aresztowany.
Na dobrą sprawę nie było dowodów na winę Szeparda, ale nie było również dowodów na jego niewinność. W śledztwie, jak dotąd, nie pojawił się żaden inny podejrzany. Ta sprawa podzieliła lokalną społeczność. Wszyscy oczekiwali na proces. Czy znany i ceniony chirurg zostanie skazany za zabójstwo żony? Proces Szeparda rozpoczął się ponad 3 miesiące po tajemniczej śmierci Merlin. Niektóre z dowodów przedstawione przez Gerbera oraz policjantów z pobliskiego Cleveland wydawały się wręcz fantastyczne, ale obrońca sama nie potrafił tego wykorzystać i wskazać nieścisłości. Ława przysięgłych uwierzyła, że młody doktor jest zabójcą. Co prawda uniknął on kary śmierci, ale został skazany na dożywotnie więzienie. Rodzina Szeparda nie potrafiła się z tym pogodzić. 2 tygodnie po zakończonym procesie samobójstwo popełniła matka sama. Kilkanaście dni później zmarł również jego ojciec. Sam Szepard później wielokrotnie w wywiadach wspominał, że winę za śmierć rodziców ponosi wymiar sprawiedliwości. Jednak jego bracia, jak i obrońca byli przekonani o jego niewinności. Nie dawali za wygraną i zwrócili się o pomoc do eksperta kryminalistyki. Profesor Paul Kirk miał duże doświadczenie. Jego konikiem była biochemia i pomimo naukowych aspiracji nie był tylko teoretykiem. W swojej karierze wykonywał tysiące badań. Był autorem książki mówiącej o analizie śladów zbrodni, która zyskała uznanie na całym świecie. Ponadto w ostatnich latach był mocno zaangażowany w analizę śladów krwawych. A jeżeli w sprawie Szeparda miało cokolwiek pomóc, to były to właśnie ślady krwi w sypialni małżeństwa. Paul Kirk zabrał się za oględziny miejsca zbrodni. Analizował rozkład śladów krwi w pomieszczeniu. Później przeprowadzał doświadczenia polegające na zadaniu podobnych obrażeń, które odniosła Merlin na plastikowej czaszce. Próbował znaleźć faktyczne narzędzie zbrodni oraz odpowiedzieć na pytania. Gdzie stał zabójca? W jakiej był pozycji? Z której strony zadawał ciosy? Z jaką siłą uderzał? Badania eksperta wykazały, że sprawca w chwili ataku musiał być cały we krwi. Nie było możliwości, aby stojąc nad ciałem ofiary, zadając tak liczne obrażenia, nie był splamiony krwią od stóp do głów. A to nie zgadzało się ze śladami krwi znalezionymi na ubraniu sama w tę feralną noc. Co więcej, według naszego eksperta, sprawca najprawdopodobniej był leworęczny. Albo był osobą, która lewą ręką posługiwała się równie dobrze jak ręką prawą. To również nie pasowało do naszego skazanego praworęcznego doktora. W analizie Paula Kirka ważną rolę odegrały także fragmenty ukruszonych zębów Merlin. Na początku podejrzewano, że kobieta broniąc się chwyciła w zęby narzędzie zbrodni. Gdy sprawca je wyrwał, odłamały się także części zębów. Przeprowadzone przez Kirka doświadczenia wykazały jednak, że kobieta najprawdopodobniej zagryzła ludzką dłoń. Sprawca musiał mieć więc widoczne obrażenia na palcach. Sam Szepard takich śladów nie miał. Sąd przez długie lata odrzucał te nowe wnioski dowodowe. Dopiero w 1964 roku uznano, że uchybienia we wcześniejszym procesie i śledztwie były na tyle duże, że sam Szepard powinien odzyskać wolność. Tak też się stało. 2 lata później odbył się kolejny proces. Sąd po ponownym przeanalizowaniu sprawy uznał, że nie ma wystarczających dowodów, aby obciążyć sama Szeparda o zabójstwo żony. Doktor nie wrócił do więzienia. Sam Szepard odzyskał wymarzoną wolność, ale nigdy nie zdołał wrócić do pełni życia. 2-krotnie się ożenił, ale jego związki szybko się rozpadały. Wrócił również do zawodu, ale ta przerwa spowodowana odsiadką sprawiła, że nie był już tak dobrym chirurgiem jak kiedyś. Na stole operacyjnym popełniał błędy, a to było zbyt duże zagrożenie dla jego pacjentów. Niestety musiał zrezygnować. Popadł w depresję, zaczął pić.
Zmarł w 1970 roku, gdy miał zaledwie 47 lat. Wydarzenia z lipcowej nocy 1954 roku odcisnęły wielkie piętno na życiu 7-letniego wówczas Chipa. Syn państwa Shepardów, jako dorosły już mężczyzna, próbował walczyć o dobre imię swojego ojca i znaleźć prawdziwego zabójcę matki. Pod koniec lat 90. doprowadził do ponownego procesu. Udało się zebrać nowy materiał dowodowy, a nawet wskazać potencjalnego sprawcę mordu. Miał nim być odsiadujący wyrok za inne zabójstwo Richard Eberling, który znał Shepardów, ponieważ miał wykonywać u nich drobne prace domowe. Mniej więcej w tym samym czasie włamywał się do innych posiadłości w Bay Village. Obciążały go także wyniki badań DNA, które wiązały go ze zbrodnią. Wydawało się, że materiał dowodowy jest mocny, jednak okazał się niewystarczający dla sądu. Sprawa po blisko 50 latach nie została rozstrzygnięta i wszystko wskazuje na to, że nigdy już nie poznamy prawdy. Tak, sprawę zabójstwa w Białym Domu nad brzegiem jeziora mamy już omówioną, więc teraz czas, aby wspomnieć króciutko o nadchodzącej serii kryminalnej na CBS Reality. Już dziś o 21:00 stacja wyemituje pierwszy odcinek programu Nadmorskie Zbrodnie. Poznajcie szczegóły najdziwniejszych i najbardziej przerażających spraw kryminalnych, które miały miejsce na wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Kolejne odcinki programu w każdą niedzielę o tej samej porze, czyli o 21:00. A teraz zapraszam jeszcze na krótki zwiastun nadchodzącej produkcji własnej. Nadmorskie miasteczka. Tu znajdziemy zamki z piasku, ryby z frytkami i jarmarki. Ale jak się im przyjrzeć z bliska, ujawnią swoje ponure sekrety. Z natury jest brutalem i sadystą. Jak wielu psychopatów, nosi różne maski. Zrywasz je i pojawia się coś innego. Nadmorskie zbrodnie. Początek w niedzielę 24 maja w CBS Reality.